Ewa, gratulujemy wygranej. Zapowiadałaś, że nie będziesz w ringu uciekać, nie uciekałaś. I to chyba była taka jedna z lepszych walk, od kiedy ten polski boks kobiet wrócił do telewizyjnych łask. Już powiedziałam Arturowi Łukaszewskiemu po walce, że jeśli bym chciała pokazać komuś mój najlepszy techniczny boks, to na pewno nie byłaby to ta walka, ale to była walka, która się podobała publiczności. Wszyscy podchodzili, mówili, że bardzo ciekawe do oglądania i o to chodzi. Myślę, że właśnie musimy pokazywać taki boks, że można sobie przez całą walkę uciekać, pięknie się bronić, nie przyjmować żadnych ciosów. Znaczy nie usprawiedliwiam się, bo wiem, że przyjęłam kilka ciosów i nie jestem z tego dumna, ale uważam, że lepiej przyjąć i dać ciekawą walkę, niż przez całą walkę uciekać. Jestem zadowolona z tego, że walka była tak intensywna, że przeboksowałam pełne 6 rund z przeciwniczką, która dawała z siebie wszystko, w ogóle wielki szacunek dla Kariny. Zresztą ja mówiłam już przed walką, że ona taka jest. Nie wszyscy mi wierzyli, niektórzy uważali, że to będzie łatwa walka, tam jedna runda i koniec. A ja wiedziałam, kto to jest Karina, wiedziałam, dlaczego ma taki rekord. I no co, brakowało paru elementów obycia ringowego, sparingu, timingu, ale też fajnie, że dochodziły te mocne ciosy, kilka bardzo ładnych kontr weszło. Mam materiał do pracy, wiem, nad czym muszę pracować. I po raz pierwszy sprawdziłaś się bez żadnego oszczędzania, tak? Bo widać było, że tutaj absolutnie no, nie odpuszczałaś, tak jak zapowiadałeś wczoraj. Borała się gdzieś z tymi problemami swoimi zdrowotnymi i to już był zupełnie inny boks, na innej intensywności boksowałaś. Tak, tutaj czułam, że im dalej walka trwała, im dłużej trwała, tym większa była różnica w sile między mną a przeciwniczką, że ja do końca chciałam atakować, Karina już troszeczkę na końcu odpuściła, była zmęczona. No ale mimo to do końca dała radę utrzymać się na nogach, ale no wiedziałam, że ona jest twarda. No i przede wszystkim no, była zmęczona, ale też wydawało się, że po prostu ją przełamałaś, tak? Te ciosy na dół na pewno robiły swoje, no i nos też miała mocno rozbity. Tak, te ciosy na dół, nie miałam na początku w planie zadawać dużo ciosów na dół, ale trenerzy podczas walki krzyczeli, że ten dół jest wolny, żebym te ciosy zadawała i rzeczywiście wchodziły ładnie. Te zaczynałam prawą ręką, prawy, lewy i widziałam, jak się troszeczkę ugina. Myślę, że zabrało jej to trochę siły. I też widać było dzisiaj, że już w pół dystansie, poza tym, że cały czas gdzieś ci ta prawa ręka opada i ten lewy sierp jest tam miejsce, to boksowałaś dużo spokojniej, chociażby w porównaniu z walką z Ewą Brodnicką, pomijając, że tam było mnóstwo emocji, ale widać, że to gdzieś to doświadczenie procentuje. Oczywiście, że tak. Właśnie moim największym problemem jest to, że te ręce mi opadają, że nie lubię cały czas chodzić za podwójną gardą. Też lubię sobie po ciosach, po zadaniu akcji opuścić ręce i trenerzy oczywiście cały czas mi to mówią, cały czas na tarczach biją mnie, żebym te ręce podniosła, no ale no nie wiem, ja już coś takiego mam, że chcę mieć taki tygrysi luz i te ręce cały czas opuszczam. Nie, ja wiem, że muszę nad tym popracować, bo z lepszymi przeciwniczkami nie będę mogła sobie pozwolić na przyjmowanie takich ciosów. Pół roku czekaliśmy na twoją walkę od pojedynku o Mistrzostwo Europy. Ile będziemy czekać na kolejną? No myślę, że to jest ten czas, że muszę usiąść i porozmawiać z promotorami, co robimy dalej w tym roku. I chciałabym jeszcze co najmniej dwie walki stoczyć, ale nie obrażę się, jakby się udało na przykład jeszcze trzy w tym roku, ale dwie na 100%. Dzisiaj stoczyłaś korespondencyjny pojedynek, powiedzmy, z Saszą Sidorenko. Gdzieś są plany, że być może boksujecie w listopadzie na Polsat Boxing Night. Czy to do ciebie dochodzi też, te wiadomości o tym? Nie, ale ja mówię, że Staszą Sidorenko zaboksuję dopiero po rewanżu z Ewą Brodnicką i nie zmieniam zdania, więc jeśli na Polsat Boxing Night mam z nią boksować, to przedtem muszę się spotkać z Ewą Brodnicką, obojętne na czyim terenie. Dzięki, jeszcze raz gratulujemy. Dziękuję bardzo.